Dzień dobry, przed nami kolejne wirtualne spotkanie z dziennikarzami. Tym razem znajdujemy się w trakcie przygotowań do meczu czwartkowego ze Śląskiem Wrocław, oczywiście meczu wyjazdowego. No i mamy pytania od dziennikarzy. Ja tylko zaznaczę, że te pytania odczytuję w takiej formie, w jakiej je otrzymałem od dziennikarzy, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Pierwsze z pytań to Szymon Wantulok z Telewizji Kraków. Jako szkoleniowiec Pasów rozegrał Pan 3 spotkania ligowe we Wrocławiu. Wszystkie mecze kończyły się porażką Krakowi. Czy ten teren szczególnie Wam nie sprzyja, czy to tylko statystyczna ciekawostka? No tam akurat wygraliśmy dobre mecze i to jest na pewno przykre, że przegraliśmy te porażki. I rzeczywiście pamiętam, bo przegraliśmy taki bardzo dobry mecz jeden i mając bardzo dużo sytuacji, ale no piłka ciągle się rozwija, dlatego wierzę w to, że zagramy dobre spotkanie i graliśmy bardzo dobry mecz z Jagiellonią, ale po prostu nie wykorzystaliśmy sytuacji i to bardzo boli, bo szkoda, bo to jeden z lepszych meczów, jaki graliśmy. Kolejne pytanie, Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole? Czy może już zagrać Diego Frareso? A jeśli nie, to kto jest kandydatem do zastąpienia pauzującego za kartki Cornela Rapy? No tutaj, jeżeli jest on, to raczej Diego ciężko będzie miał, żeby doszedł, bo dzisiaj zaczął trenować, ale jeszcze jednak go to pobolewa i na pewno no, mamy jakieś alternatywy i się zastanowimy, kto jego zastąpi. Pytania od Jacka Żukowskiego. Tradycyjnie kilka pytań z redakcji Gazety Krakowskiej. Panie trenerze, pierwszy mecz ze Śląskiem przegrany we Wrocławiu był jednym z lepszych w waszym wykonaniu w tym sezonie. W grudniu z kolei pokonaliście Śląsk na własnym terenie. Który zespół zrobił większy postęp od czasu tego pierwszego spotkania? No to jest akurat wszystko na tabelach, gdzieś zawsze weryfikuje i jeżeli chodzi o postęp, no to gdzieś tam w ostatnich meczach graliśmy nieźle. I powinniśmy tylko tych bramek zdobyć zdecydowanie więcej, ale też mimo wszystko zacząć do zera grać. I tu ja wierzę, że z przekroju tego nawet trudnego sezonu, który teraz gdzieś był, bo wydawało się do pewnego momentu, że będzie to nasz jeden z lepszych sezonów, ale to po prostu piłka uczy pokory i tutaj zobaczymy, po tym meczu też będziemy mądrzejsi. Drugie pytanie od Jacka Żukowskiego. Od 3 meczów widać zwyżkę formy, choć nie przekłada się to póki co na punkty. Brakuje spokoju pod bramką. Czy to można wyćwiczyć, czy trzeba się z tym urodzić? No nie, no punkty się przekłada, no bo w 6 meczach mieliśmy 0 wcześniej. No teraz w 3 zrobiliśmy 4. No to jest jednak różnica. Byśmy wcześniej w tych punktach też punktowali tak, to byśmy gdzieś inaczej trochę byli postrzegani. No trzeba to przyjąć i zdaję sobie sprawę, że kibice mogą być niezadowoleni, że to oczekiwania były dużo, dużo większe, ale taki jest sport i on szybko sprowadza na ziemię i tu zostaliśmy. No, dlatego trzeba walczyć do tą końcówkę. Mamy jeszcze 6 spotkań ligowych plus, mam nadzieję, 2 mecze pucharowe i zrobimy wszystko, żeby ten sezon rzeczywiście dobrze jednak skończyć. W dalszym ciągu Jacek Żukowski, pytanie dotyczące Thiago. Dobrze się prezentuje ten zawodnik, jest niezły technicznie, choć trochę brakuje mu szybkości. Czy myślał Pan o ustawieniu go nie na skrzydle, a w środku pola? No tu akurat no z tą szybkością to panie Jacku to jest jeden z najszybszych zawodników naszych, także to jest porównywalny szybkościowo do Mateusza Wdowiaka, także to akurat jest pozycja, gdzie on też może się prezentować i na kilku, a wrażenie no, musi mieć jakieś liczby i to jest też istotne dla niego, no ale to trzeba pamiętać, że on też jest debiutantem, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. I ostatnie pytanie od Jacka Żukowskiego. Podkreślał Pan po ostatnich meczach dobre zmiany, jakie dał Mateusz Wdowiak. Czy nie przydałby się Panu ten zawodnik od początku w kontekście walki ze szybkim Płachetą? A skoro mowa o piłkarzu Śląska, to Krakowia starała się o niego, ale ostatecznie do transakcji nie doszło. Z jakich przyczyn? Nie doszło przyczyn akurat, bo kiedyś to było, rozmawialiśmy dosyć długo i kwotę odstępnego chciał menadżer i to akurat nie dogadaliśmy się i to trzeba to zrozumieć. No, jest to są to normalne sytuacje w prowadzeniu klubów, a jeżeli chodzi o Mateusza, no to rzeczywiście no, zrobił postęp i cieszę się, że to co mu się mówi, że zwraca na to w szczególności uwagę i rzeczywiście w tych dwóch meczach pokazał się z dobrej strony i zobaczymy, jak będzie to wyglądało we Wrocławiu. I ostatnie pytanie, które do nas nadesłano, Piotr Jawor z portalu Interia. Po meczu z Jagiellonią mówił Pan o tym, że to nie czas na rozmowę o przyszłości Janusza Gola. Czy teraz może Pan powiedzieć, czy jest szansa, że będzie on jeszcze grał w Krakowi i co musiałoby się stać, by do tego doszło? Jest zawodnikiem Krakowi, ma kontrakt i normalnie trenuje z pierwszym zespołem.